No cześć, jesteśmy w następnym odcinku. Mamy przejść egzamin koza. Więc tak, na początek jeszcze zanim zaczniemy, to powiem kilka słów o zespole, który śpiewał piosenkę na początku intra. Jest to zespół Dzień The Ink dobry, Spots. wpadasz Znaczy przywitać poszukać. się ze O! staruszkiem przed zajęciami, he? No tak. Dzień dobry, Jonas. Dzień dobry, doktorze. O, co figurka. Słychać? Miałeś już okazję zerknąć na wyniki? Udało ci się znaleźć figurkę z limitowanej serii Wultek. W podstawie znajduje się inskrypcja. Mądry człowiek wie, że bandaż jedynie ukrywa jego rany. Twoja znajomość medycyny zostaje na stałe zwiększona o 10. I super. Właśnie do nich szedłem. Coś cię martwi? Chciałbym mieć na to oko. Okej. Okay. A więc tak, ten zespół, który wykonywał piosenkę na początku intra, to ten sam zespół, którego piosenkę wykorzystano w pierwszym Falloutie, tytuł był Maybe, wtedy tej piosenki. Jest to zespół z lat 40. On był bardzo znany, to jest amerykański zespół. To są czarnoskórzy wykonawcy. Bardzo fajna, klimatyczna muzyczka. Przepraszam, że musiałeś czekać. Masz no jakiś problem? No właśnie. Mam ból głowy, którego nie mogę się pozbyć. Nawet pigułki, które mi dałeś w zeszłym tygodniu, nie pomagają. To chyba światło. Razi mnie w oczy. O. Wciąż cię to martwi. Cóż, mogę przeprowadzić jeszcze parę testów, jeśli chcesz. Okej, okay, idziemy dalej. Tak, tu mamy jakieś tak. Szafki? To puste. Drogi! Puste są. Głupie węże tunelowe! O, coś się dzieje. Zająć dużo czasu. Jest gang, ale jakiś śmieszny ten. Okej. Okay. No właśnie. Czego chcesz? No co tu się dzieje? Nie twój interes, gówniarzu. Spadaj, zanim ci się coś stanie. No. Jeśli zadrzesz z wężami tunelowymi, to się o to prosisz. Łapiesz? No właśnie, zostawię. A ty kim jesteś? Jej chłopakiem? Ha! Gadaj tak dalej, chłoptasiu, a wyślemy cię z powrotem do tatusia z paroma złamanymi kośćmi do naprawy. No, spróbuj, stary. O, spróbujemy, retoryka. Nie będę gadał z płotką jak ty. Nie udało się. Spadaj. Dobra. Chyba sobie żartujesz. Chodźcie, węże tunelowe. Ta gnida prosi o kolejną lekcję. Dobra. Mamy tu kogoś żywego. Twardziel się. Może ty... Dobra. Spróbujemy uszkodzić trochę Butcha. Każdy się czegoś nauczysz. Dowal mu jest strzela. Przestańcie! Węże wymiatają. Wolnij go znowu! Balanty zmiatają. Bo... Chodźmy, węże tunel. Dostał. Dobra, dobra, przegrałem. Zostawmy tę dziewczynkę w spokoju. Ale przegrałeś, stary. I tak nie chcemy tracić na ciebie czasu. No, no dalej, węże tunelowe. Idziemy! Węże tunelowe. Cokolwiek każesz, ty jesteś tu szefem. Węże tunelowe rządzą. Dobra, chodźmy. Okej. Okay. Pod R możemy zmieniać postawę bojową i zwykłą. Dzięki za pozbycie się ich, dupki. Nie wiem, dlaczego nie chcą mnie zostawić w spokoju. Zapewne dlatego, że mój ojciec jest nadzorcą. Możliwe. Idioci. Okej, okay. Dobra, mamy teraz taką sytuację. O, tu robocik sobie coś robi. No właśnie, na razie nic. Jest egzamin, to tu mamy sala. Dobra. No jesteś. No to zaczynamy kozę? Uwierz mi, to naprawdę nie takie złe, tylko coś, przez co każdy musi przejść. Koza. Dobra. Na pewno. Szczególnie, że to test wielokrotnego wyboru bez złych odpowiedzi. No to super. Zaczniemy jak tylko wszyscy usiądą. Powodzenia. No i okej. Chcecie być pierwszą klasą w historii. Dobra, siadamy. Pierwsze miejsce. Pierwsza ławka. Startujemy. Siadaj. Aha, to jest Freddy. Myślałem, że to jest... Mamy. Koza. Faktycznie koza. Po angielsku też koza. Możemy wreszcie zacząć. No dobra. Nie rozmawiajcie. Nie zaglądajcie innym przez ramię. Nie ma komu. Tak, mówię do pana, panie Deloria. Jasne, panie Brocz. Jeśli nikt nie ma żadnego mądrego komentarza, to zaczynamy. Startujemy. Pytanie pierwsze. Szalony naukowiec z krypty podbiega do ciebie i krzyczy. Umieszczę swój harmonizator kwantowy w twojej fotonowej komorze rezonacyjnej. Jak mu odpowiesz? Podchodzi do ciebie szalony naukowiec z krypty i wrzeszczy. Wsadzę ci harmonizer kwantowy w komorze rezonansu fotonicznego. Jaka jest twoja reakcja?
Ależ drogi doktorze, czy to nie doprowadzi do destabilizacji parabolicznej punktu osobliwego rozszczepienia? Tak, to ty też się pierdol, koleś. Nic nie mów, tylko złap leżącą pod ręką rurę i walnij go w głowę. Z tego, co udało ci się zrozumieć, planował wysadzenie krypty w powietrze. No, tak. Nic nie mów, przejdź szybko koło niego, zanim zacznie znów zrzędzić. Dajemy tutaj w łeb go rurą. Podczas twojego stażu w klinice przez drzwi wpada pacjent z dziwną infekcją stopy. Infekcja rozszerza się w niepokojącym tempie, ale lekarz wyszedł na chwilę. Co robisz? Infekcja. Pacjent z dziwną infekcją. Co robi? Amputuję stopę, zanim rozszerzy się infekcja. Wołam pomoc, staram się wyleczyć infekcję zgodnie z lepszą wiedzą. Unieruchamiam pacjenta i obserwuję, jak szerzy się infekcja. Dajmy na to, amputuje, nie ma co. To jest brutalny świat. Zagubionego na dolnych poziomach krypty. Jest głodny i przestraszony, ale wydaje się być też w posiadaniu skradzionych rzeczy. Co robisz? Opuszczony chłopiec, który ma skradzione rzeczy w podziemiach krypty. Przytulacz mówi, że wszystko będzie dobrze. Konfiskujesz siłą skradzione rzeczy i za karę zostawiasz go tam, gdzie jest. Okradasz jego kieszenie i pozostawiasz samemu sobie. Zabierasz go w bezpieczne miejsce, oddajesz w ręce nadzorcy. A niech, jak ukradł, to niech tam siedzi. Konfiskuję i zostawiam go. Gratulacje. Dostałeś się do jednej z drużyn baseballowych krypty 101. Druga baseballowa drużyna? Gratulacje, do jednej z drużyn baseballowych. Na jakiej pozycji chcesz grać? Miotacz, łapacz, uderzający? Na żadnej. Wolisz grać w piłkę, ale w krypcie nie ma drużyny. A niech jest. Pytanie piąte. Twoja babcia zaprasza cię na herbatę, ale zaskakuje cię, dając ci pistolet i nakazując zabić innego mieszkańca. Dobra. Co robisz? Co robisz? Wykonujesz polecenie i zabijasz wskazaną osobę strzałem z pistoletu, proponujesz swoje najcenniejsze rzeczy w zamian za życie tej osoby, prosisz babcię o działko obrotowe, chyba nie chcesz, żeby spudłował, wlewasz babcię herbatą. Działko obrotowe. Pytanie szóste. Stary pan Abernathy znowu zamknął się w swojej kwaterze i masz rozkaz wyciągnąć go stamtąd. Jak to zrobisz? No jak otworzyć drzwi? Otworzę po prostu wytrychem. Spokojnie. Pytanie siódme. O nie! Zostałeś wystawiony na działanie promieniowania i z brzucha wyrosła ci zmutowana ręka. Jak należy postąpić? Mam zmutowaną rękę, która wyrosła mi z brzucha. Kulka w łeb, duża dawka środka przeciwmutagennego, modlitwa, usunięcie zmutowanej ręki za pomocą lasera. Może spróbujmy... Duża dawka środka najpierw. Pytanie ósme. Inny mieszkaniec krypty 101 jest w posiadaniu pierwszego numeru komiksu o Grognaku Barbarzyńcy. Chcesz go dostać? Jaki jest najlepszy sposób, aby go zdobyć? Ktoś ma pierwszy numer komiksu o Grognaku Barbarzyńcy. Co robić? Wymienić wartościowego, ukraść, wkraść się do pokoju i ukraść komiks z biurka, wsypać do nuka coli środek nasenny i ukraść komiks. A dobra, może wymienić się, dajmy na to. Postanawiasz zrobić kawał swojemu ojcu. Wchodzisz do jego prywatnej ubikacji, gdy nikt nie patrzy i... Żarcik. Luzujesz śruby mocujące kilka rur. Gdy ktoś odkręci wodę, cała łazienka zostanie zalana wodą. Włóż do toalety petardę. Włam się do apteczki i podłóż cukier w miejsce leków na wysokie ciśnienie. Oto zabójczy żart. Zmieniąc maszynki do golenia tak, aby następnym razem, gdy będzie się jej używał, poraził go prąd. Też może być zabójczy. Może te rury. Żart to żart. Kto jest niezaprzeczalnie najważniejszą osobą w krypcie 101? Tym, kto chroni nas przed srogą, atomową pustynią i komu zawdzięczamy wszystko, co mamy, w tym nasze życia. Nadzorca. No tutaj nie można chyba źle trafić. Odłóżcie ołówki i tyle. Oto niesławna koza. Na pewno większość z was poradziła sobie nieźle, a reszta w dziale remontowym zawsze są wolne miejsca pracy. Nie zapomnijcie oddać przed wyjściem swoich testów. Okay. Nie chcecie wiedzieć, co dzieje się z ludźmi, którzy obleją kozę. Na resztę... Wygląda na to, że w stołówce dostaniemy nowego kucharza. Wiem to tylko raz. Bez musztardy, dodatkowe pikle. Nieważne, strzelałem. Czy tak właśnie utknąłeś przy tej robocie? Dobre. Ha! To bliższe prawdy niż myślisz. Dobra. Słuchaj, sam byłem równie nieznośny w twoim wieku. Nie brałem testu koza poważnie i patrz, gdzie skończyłem. No właśnie. Tak między nami? Ten cały test to jakiś żart.
Jeśli nie podobają ci się wyniki, mogę zmienić je na takie, jakie chcesz. Tylko daj mi znać. Okej. Okay. Co nam tutaj wlosowało? Broń ciężką? To jest słabe. Broń biała? No nie wiem, nie wiem. I walka wręcz? Też nie wiem. Dajmy od nowa. Rozwijmy sobie może tak. Co tu mamy? W ogóle. Nauki ścisłe. Zabezpieczeń. O, terminali. To jest okej. Okay. Niech będzie. Skradanie się. Retoryka. No, to jest ciekawe. To użyjmy tego. I co tu jeszcze mamy? O, otwieranie zamków. To też się może przydać, kiedy będziemy penetrować nowe rzeczy. Bo odnośnie broni to jeszcze nie wiem, co dokładnie będę używał, więc to jest takie... Na razie trudno coś tu ocenić. Okej. Okay. I wychodzimy z klasy. To idziemy stąd. Idziemy. O! Kolejny przeskok w czasie. 16 plus 3 lata. Obudź się! No dalej, obudź się! Zaczyna się. No dalej! Musisz się obudzić! Coś się musisz stało. Musisz uciekać! Twój tata zniknął, a ludzie mojego ojca cię szukają. Jak to zniknął? On opuścił kryptę. Nie wiem jak, ale nie ma go. A mój ojciec całkiem mu odbiło. No dobra. Dobra. Też tak myślałam, ale to prawda. Nie ma go, a Jonas nie żyje i teraz szukają ciebie. Kiepsko. No właśnie, kto go zabił? Nie wiem. Ktoś z ludzi mojego ojca. Słuchaj, teraz to nie ma znaczenia. Teraz ważne jest twoje przeżycie. Zemsta będzie musiała poczekać. No, okej. Okay. Dobra, uciekam, ale tu wrócę. Dobrze! Nareszcie mówisz z sensem! Mój Boże, to jakieś wariactwo! Nie mogę uwierzyć, że twój tata nie powiedział ci, że odchodzi. No właśnie, nic nie powiedział. Przepraszam. Na pewno miał swoje powody. Może Jonas miał ci wszystko wyjaśnić. No, nie zdążył. Ale to nie ma znaczenia. Mogę pomóc ci w ucieczce. Mam własny plan. To już lepiej. Jak uciec z krypty? Słuchaj, istnieje tajny tunel prowadzący bezpośrednio z biura mojego ojca do wyjścia. Musisz się włamać do komputera w jego biurze, żeby go otworzyć. Okej. Okay. Użyj tego, aby dostać się do biura. Ja tak zawsze robię. Wynośmy się. A, jeszcze jedno. Ukradłam ojcu pistolet. Super. Mam nadzieję, że nie będzie ci potrzebny, ale lepiej weź go na wszelki wypadek. Na pewno się przyda, coś czuję. Dobra. Mam nadzieję, że żartujesz. Nawet z tym pistoletem wątpię, aby udało ci się pokonać całą ochronę krypty. Może się uda. Dobrze. Okej. Okay. Aha, jeszcze weźmiemy sobie rzeczy. Się z tobą przy włazie, jeśli wiatrówka. Co tu jeszcze mamy? Śród. Rękawica, a wszystko zabieram, co tu jeszcze mamy. Zestaw pierwszej pomocy, weźmiemy sobie to też. Co tu jeszcze mam w pokoju? Czy coś tu jeszcze mogę zabrać? O, fajne. Mogę usiąść przy krześle i w komodzie. Co tu mam jeszcze w komodzie? Otwieranie zamku, a wezmę też przedwojenna kombinezon. Kombinezon mam na sobie. Zostawmy to. Zobaczmy, jaki mamy ubiór. Dobra, uzbrójmy się w pistolet na razie. Otwieranie zamków. Mamy teraz to. Broń biała, retoryka. Czapkę założymy. Otwieranie zamków. A, weźmiemy sobie też to. Nie, nie zaszkodzi. Dobra. I lecimy. Jest pistolet przygotowany, 24 naboje. Dobra, musimy... O! Tu jest! Stój na tam! No sorry, kolego. Czy później? O, radrakany. Co tu mamy? Hełm ochronny, pałkę biorę. O, kombinezon ochrony też biorę. Przebiorę się w niego. Od razu. Pałka policyjna jest ok, kij jest lepszy. Nie mam czasu na te radrakany. Zakichane.
Dobra. Dobra. Leżeć. Mięso Radrakana. Dobra, zabieram. Idziemy dalej. Możemy trochę się poskradać. Musisz mi pomóc! Moja mama jest tam uwięziona z Radrakanami! No dobra. Pomogę ci, stary. O mój Boże! Dziękuję. Dobra, gdzie ona jest? Tam jest. Okej. Okay. Ale może użyjemy sobie... kija baseballowego. Chyba to rozwiąże sprawę. No bo i mi po prostu było szkoda. Mamy tu jeszcze jednego Radrakana. O mój Boże! Pomocy! Dobra. Pokonany. Zyskuję karmę. Czy coś tu ciekawego? Udało się! Mojej mamie nic nie... Hej! Wiem, że to niewiele. Dobra, dawaj kurtkę. Może ją spieniężymy chociaż. Wódka. Biorę to. O! Praktycznie matka... spożywała alkohol. O, figurka, komoda, kombinezon, tego nie potrzebuję. Dobra, przejdę z powrotem znowu na pistolet. Dobra, i idziemy dalej. Włączyłem skradanie, może się uda. Zobaczymy, mamy iść tam. Dobra, idziemy dalej. Idziemy. O! No, niestety mogę przełączyć sobie... A, dobra. Co tu mamy? Kombinezon. Tego nie potrzebuję. Kubek. Teraz gdzie? Tam gdzieś. Co tu jeszcze mamy? O, toster. Uwaga, ale nie, po co mi toster? Jednak musimy iść dalej. Dobra, idziemy, skradamy się. Przeładuję sobie broń. Masz już dość? Stój, synu. Chcę tylko przez chwilę porozmawiać. Masz szczęście, że to ja cię znalazłem. Inni nie byliby tacy wspaniałomyślni. Co jest? Nie wiem, co knujesz i nie chcę wiedzieć. Po prostu... No i super. Wielka szkoda, że do tego doszło. Ale z ciebie jest dobry dzieciak. Nie zasługujesz. Dobra, masz szczęście, stary. Skąd one wyłażą? Mógłbym cię kropnąć. O, robocik walczy. Dobra. Dobra, jesteśmy dalej. Nie widzisz, że to nasza jedyna szansa? Nie dostaniemy się stąd, tak jak doktor. Nie pozwolę, by ktoś nas powstrzymał. O! Tak go kropnęli. Tom! Nie! Dobra. Też jest po niej. O, idą już. Dobra, lecimy. Tu się nim trochę pobawią. Admin, to my tego szukamy właśnie. Ty! To twoja wina! Twoja i twojego drugiego sąsiada. Dobra. Nie mam czasu na owady. Dobra, jest biuro chyba. Wiedziałem, że wyjdziesz prędzej czy później. Dobra, kolego, niestety. Szałochrony. No niestety, uuu! Brutality. Co tu miałeś ciekawego? Nic. 12 strzałów. I zamek. No, to jest intuicyjny w miarę. Przesuwamy myszką górnym tym, a... klawiszami wsad. Aj, tu już złamałem jednego. Dobra. Przekręcamy. O, udało się. Zamknę te drzwi.
Dobra. Mamy teraz tak, komputer, do którego musimy się włamać. Mhm. I tutaj są kolejne próby. Musimy odkryć hasło, jakie jest. Mam 4 próby. Yours. 2 z 5. Dwa znaki z 5 są prawidłowe. 3 z 5. Też nie. O! Jest! Udało się. Ostatnim razem. Doświadczenie. Logowanie. Okej, okay, dane ochrony. Co my tu mamy? No, Jonas, Amata, Beatrice, węże tunelowe. A, tam jest tak. Raporty zwiadowcze. Raport. Nasze badania wykazały, że bezpośrednie otoczenie krypty nie wykazuje niebezpiecznych poziomów promieniowania, choć radiacja w dalszych rejonach wciąż wykracza ponad normy. Skupiska silniejszego promieniowania są dość gęste, a wody powierzchniowe nie nadają się do picia. Na przyszłe wyprawy będziemy musieli zabierać bogate zapasy Rad-X. Kombinezony nie wydają się jednak konieczne. O! Napotkaliśmy się na grupę gigantycznych... Jednak opuszczali tę kryptę. Napotkaliśmy grupę gigantycznych mrówek, które potwierdzają teorię McQuaya o mutacji wskutek łatwego zmieniowania. Przepędziliśmy mrówki przy pomocy broni palnej, zabraliśmy kilka okazów do badań w krypcie. Patrz na załącznik A. Z przyjemnością informujemy, że ludzkość mimo wszystkiego przetrwała. Odkryliśmy osiedle zwane Megatona. Patrz na załącznik B. Okej. Okay. Stołeczne. O, W Megatonie spędziliśmy sporo czasu i dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o stołecznych pustkowiach, czyli okolicach dawnego Waszyngtonu. Megatona jest ufortyfikowanym przyczółkiem cywilizacji pewnego rodzaju, ale wychodzi na to, że wielkie mrówki to najmniejsze z niebezpieczeństw nowego świata. Uznaliśmy, iż rozważnie będzie wrócić do krypty, aby przeanalizować dalsze plany naszej wyprawy w świetle nowych odkryć. O, No to się tu pozmieniało. Załącznik B. Megatona, a załącznik A, mrówki. No to coś się tu zmienia, jednak... O, instrukcje Wultek. O! Moduł GEX jest, krótko mówiąc, najbardziej zaawansowaną technologią kiedykolwiek opracowaną przez Wulteka. To urządzenie to terraformingu, zdolne do stworzenia życia na obszarze zupełnie go pozbawionym. To jest ciekawe. Po przetrwaniu nuklearnego Armagedonu wewnątrz opatentowanej przez Wultek krypty mieszkańcy mogą uaktywnić GEK i kształtować nowy raj na Ziemi. Kratery i kurz ustąpią miejsca rozległym, trawiastym równinom i kwenom czystej wody. No nieźle, czyli coś tutaj jednak kombinowali i nie wszystko to jest takie proste, ale to się okaże. Otwieramy tunel. Tak to wygląda. I schodzimy na dół. Okej, okay. Za chwilę opuścimy kryptę. Gdzie jesteśmy? O! Nieźle. Otwieramy. Otwiera drzwi krypty! Sprowadź się na wzorce! Musimy otworzyć te drzwi! Krypta ulega otwarciu. O! Mój Boże! Nie myślałam, że przeżyję. Mój ojciec, on... Oficer Mac... Nic im nie powie... Kiedy odezwały się syreny ostrzegawcze, wszyscy uciekli. No właśnie, musiałem walczyć o życie. Rozumiem. Musiałam zwariować. Ważne... No właśnie. Nie martw się o mnie. Cokolwiek się zdarzy, jestem pewna, że będę... No dalej! Zanim ktoś przyjdzie, znajdź... Okej. Okay. Nie ruszaj się! O, kolego. Jasny szlak. No, kolego, no myślałem, że się odczepisz, ale... Cholera! Dobra. Chodź. Idziesz. Nie szalałem, żeby tam wychodzić. No i dobre. Twój wybór. Idziemy. Opuszczamy kryptę. Wszystko jest okej. Okay. Opuszczamy kryptę. Zhakowane komputery. Ła, pierwszy kontakt ze światem. I jesteśmy na zewnątrz. Pięknie. Są pustkowia. Muszę powiedzieć, fajnie to wygląda. Nawet bardzo fajnie. Super.
poziom drugi. Mamy 16 punktów umiejętności do rozdysponowania. Broń lekka. Zwykły rodzaj amunicji. Pistolet, wiatrówka, karabinek, strzelba bojowa. Może tutaj sobie to rozwiniemy trochę. Retorykę zawsze warto rozwinąć. Otwieranie zamków też. Nauki ścisłe też. Rozwiniemy to tak. Ok. I teraz mamy tak. Mam też profity do wyboru. Intensywny trening. Aha. W systemie specjał. Kobieciar otrzymuje 10% do obrażeń zadawanych przeciwnikom płci żeńskiej. Mała liga. Broni białej. Każdy poziom zadaje 10 dodatkowych do całkowitej ilości zdobywanych punktów doświadczenia. To jest fajne. Dobra, synek. Otrzymujesz 5 do nauk ścisłych i medycyny. Złodziej. Każdy poziom złodzieja daje ci dodatkowe 5 punktów skradania się i otwierania zamków. Może ten pojętny uczeń, każdy poziom pojętnego ucznia dodaje 10% do całkowitej ilości zdobywanego punktu doświadczenia. To jest chyba fajne na razie. Zostawmy to. Mamy zadanie oczywiście. Musimy odnaleźć naszego ojca. Już tam wiem, bo poczytałem tam w komputerze, że coś tutaj jest nie tak, bo jednak nie mówili wszystkiego. Raz, że opuszczali tę kryptę, a zarzekali się, że nie opuszczali, że nikt tej krypty nie opuszcza, ale jednak było inaczej. A ponadto jest tutaj miasto Megatona blisko, które może na parę pytań nam odpowiedzieć. Dobra, ruszamy. Zobaczymy jeszcze jaka sytuacja, czy jakąś muzyczkę tu wyłapiemy. Radyjko, radio enklawy. Promieniowanie. Mamy przemówienie. Jeszcze zobaczę sobie ubiór, jaki tu mamy. Myślę, że roboczy, kurtka węża, broń biała, otwieranie zamków. Może to ubierzemy. Mamy teraz czapkę. Percepcja 1. Dobra, to mi nic tu nie daje. Pistolet, no niech jest. Ale na razie go schowam. A co? Dobra. I przemieszczamy się w malutko. Zobaczmy, co tu mamy. Pojemnik na wodę. Jest. Tak wygląda krajobraz taki po nuklearnej wojnie. Czy minęło 200 lat. Tu jest też ciekawa historia właśnie Fallouta. Mam nadzieję, że wszyscy ją znają. Jest to świat taki alternatywny po II wojnie światowej, gdzie technologia rozwijała się intensywniej, ale w ciekawy sposób. Jak gdyby lata 50. zatrzymały się, pojawiły się nowe rozwiązania technologiczne, ale jednocześnie ten idylliczny świat lat 50. pozostał. Więc stąd tutaj te samochody, takie jakby retro, przy jednoczesnym zachowaniu jakby laserowych pistoletów i... tutaj może się tu cofniemy, tam mamy... coś tu mamy. Szczur, kretoszczur. Dobra. Ciach. Amunicji 0. Dobra, przejdźmy sobie na wiatrówkę, symboliczna broń. Ona jest do niczego. Dobra, nawet nie będę z nim latał, bo to jest bez sensu. Musimy tu wejść. Czy tu mamy drzwi gdzieś? Czy to jest sprzedawca? Witam pana lub panią w obwoźnym sklepie z rupieciami szalonego Wolfganga. Jakież to resztki? Coś kupić chętnie. Wyłącznie bym coś kupił. Najwyższej jakości resztki. Mam kapsli 0, niestety. Czy coś tu mogę posprzedawać? Steampacka, widelec, puszka.
Nic mnie w sumie. Schemat, pakietnica. Co to jest, ale drogie. Na razie tyle. Dobra. Na razie tyle. O! O ty, jesteśmy w Megatonie. Waszego prezydenta Johna... A nie mnie diabli. Znowu ktoś nowy. No? Jestem Lucas Sims, miejscowy szeryf. Cześć, stary. A zarazem burmistrz, gdy takiego potrzebujemy. Lubię cię, chłopcze, choć sam nie wiem dlaczego. O! Ktoś przyjazny i kulturalny. Chyba bez problemu się dogadamy. Dobra. Dobrze, że się rozumiemy. Szukam ojca. Pracę w średnim wieku. Wiesz może, gdzie on jest. Tak. Może być. Niestety nie. Mam tyle pożarów do gaszenia. O właśnie, co, pewnie, co tu partnerze. Ciekawego? Czego szukasz? Sprzętu. O. Pewnie zechcesz wstąpić do składu przy kraterze Moiry. Sprzedaję broń, a z tego co słyszałem, także ją produkuje. Jej sklep mieści się koło krateru. Moira sprzedaje właściwie wszystko u siebie. Śmieszny żarcik. Dobra, a łóżko na noc? U Moriartiego, na południowym krańcu miasta. Okej. Okay. Dobra. Dobra, może coś więcej w waszym co mieście. Chcesz? Megatona, na pewno macie bombę. Okay. Miasto nosi nazwę po bombie, która tkwi pośrodku niego. Nie wybuchła. Jeszcze. No właśnie, to pierdyknie. Niewykluczone. Dopóki będziesz się trzymać. No właśnie. Och, w porządku. Jeśli ci się uda. 500 kapsli. A, nie ma szans. 100 kapsli. Okej. Okay. Tylko rzucę okiem. Świetnie. Dalej. Potęga atomu. Cóż, nazwa Pustkowia. Na południu znajdziesz Rivet City, okolice Waszyngtonu. Cóż, zabawił trochę w salonie. Pewnie zechcesz pogadać na ten temat z Moriartym. A jednak coś wie. Dobra. Tak dalej. Dobra, idziemy. Okej, okay, to na razie tyle. Wyszliśmy z naszej krypty. To, co teraz się wydarzyło. Udało nam się wyjść. Uciekliśmy z krypty. Ojciec zaginął. Coś kręcił. W krypcie też coś kręcili. Mamy pierwsze miasto, Megatonę, które ma w centrum bombę nuklearną, nierozbrojoną, czekającą na eksplozję. Mam nadzieję, że więcej na następnych odcinkach. Dzięki za uwagę i na razie tyle. Hej!